Cześć wszystkim, znowu Ponio 7, to dalszy ciąg Arcanum. Dzisiaj jeszcze ostatnie sprawy, załatwiamy Kaladonie. A nie tutaj. Idziemy do karczmy z cebulą w nazwie. I tam coś sobie pogadamy. Pierwsze, ten pan już nie chce ze mną gadać. No niczym on nie wie. Dobra. Pan Razzle. Z nim chcieliśmy pogadać. Mam kilka pytań na temat tego paszportu, który zrobiłeś. Nie wiem, o czym mówisz. Nie robię żadnych paszportów. To jest wbrew prawu. Pan Preston Radliff ośmiela się mieć inne zdania. Pokaż paszport. Skąd go masz? Ze zwłok niedaleko wraku IFS Zephira. Potrzebuję pewnych informacji o jego właścicielu. Ale kim była ta osoba? Nie jestem jedynym, który zadaje różne pytania. Kto tu jeszcze był? Grupa bandziorów przyszła tutaj zaraz po tym, jak IFS Zephir opuścił Kaladon. Chcieli zdobyć o nim jakieś informacje. Kiedy odmówiłem odpowiedzi, zmienili nieco metodę argumentacji. Nie wiem, kim oni byli. Co im powiedziałeś? Powiedziałem im, że zrobiłem ten paszport, że przybrał nazwisko gnoma starantu Prestona Radcliffe'a. Powiedziałem im także, że przybyli za późno, właśnie odleciał na IFS Zephirze i nie było już nic, co mogliby w związku z tym zrobić. A przynajmniej tak myślałem. Ci oni potem poszli. Bardzo naciskali na to, żebym im powiedział, jak mogą dostać się na IFS Zephira. Gorzko się roześmiałem, powiedziałem, że chyba oszaleli. Stary Maxim zbudował IFS Zephira w swojej fabryce poza miastem i to był naprawdę kawał dobrej roboty. Powiedziałeś im, gdzie była fabryka? Nie myślałem o tym. Każdy wie, gdzie Maxim ma swoją fabrykę. To właśnie tej nocy doszczętnie spłonęła. To wszystko, co wiem. Dzięki. Frajerze. Dobra. Nie musieliśmy z tym nim o tym gadać. Tak już to wszystko wiemy. Ale spoko. Dzień dobry. Czy coś w moim zachowaniu uraziło pana? Brakuje ci albo manier, albo intelektu. Tak czy inaczej nie ma dla mnie żadnej wartości. Precz. Och, ma pan rację. Proszę mi wybaczyć. Co jeszcze ci potrzeba? Szukam pracy. Czy masz jakieś problemy, które trzeba rozwiązać? Problemy? Ha, jedynym problemem, jaki mam, to mój ojciec. Wątpię, czy możesz coś zrobić w tej sprawie. Pański ojciec? Dlaczego on jest problemem? Mój ojciec to Jonathan Sanders. Jestem pewien, że słyszałeś o nim. Jest największym właścicielem ziemskim w całym Kaladonie. Nazwisko Sanders to od pokoleń znaczyło władzę i wpływy. I to jest problem? Ojciec zawsze był silnym, bezlitosnym człowiekiem interesu. Ludzie bali się go, jego władza i wpływy były siłą, z którą należało się liczyć. I co się stało? Mniej więcej rok temu miał wypadek, omal nie zginął. Wielka szkoda, że tak się nie stało. Od tego czasu stał się innym człowiekiem. Innym? On nie chce być miły, to jest żałosne. Wychodzi z siebie, by pomagać słabym, zapomniałem długi, nawet rozdaje nasze bogactwa. Powiedział mi wręcz, że historia naszej rodziny jest zastydzająca. Obecnie ledwo znoszę jego widok. To cudowne, tak się cieszę, że doświadczył oświecenia. No dobra. Zagadajmy inaczej. To poważna zmiana, musiał przeżyć silny wstrząs. On trwoni fortunę, które słusznie należy do mnie. Nie ma prawa rozmawiać z tego, co powinno być moje. Niczego. Chyba powinieneś go powstrzymać, panie. Być może znajdę jednak pracę dla ciebie. Czy sugerujesz to, o czym myślę? Jeżeli przypuszczasz, że chciałbym zaaranżować coś niewielkiego dla mojego ojca, masz rację. To będzie dla pana bardzo korzystne. Tak, owszem. Oczekuję odpowiedniego wynagrodzenia. A co uważasz za odpowiednie w takich okolicznościach? Sądzę, że 1000 monet to pokryje. 1000? Nie uważasz, że to dosyć dużo? Prosi pan o wielką przysługę. I może wiele zyskać. Wiem, co masz na myśli. Dobrze więc, 1000 chcę jednak, by umowa została wykonana szybko. Wróć do mnie, gdy skończysz, otrzymasz zapłatę za swoje usługi. Rozumiemy się.
Dobra, wrócę niebawem. Dzisiaj zajmujemy się morderstwami na zlecenie, ponieważ to jest całkiem płatne. Okej. Spoko. Mam nadzieję, że Virgil się za to nie obrazi zbytnio. Okej, ma dwóch ochroniarzy, więc małe preparacje nie będą. Pan Sanders? Obawiam się, że mam dość niepokojące wieści o pańskim synu. Ryan? Co się stało? Czy wszystko z nim w porządku? A nie, to nic takiego. Jest w dobrym zdrowiu. Cóż zatem chodzi? Czy Ryan zrobił coś złego? Nie wiem, co mam począć z tym chłopakiem. Zawsze coś się plątuje. Chciałbym tylko dostrzec, o ile lepiej byłoby, gdybyśmy mogli po prostu spędzić ze sobą więcej czasu. Przykro mi zawiadomić pana o tym, ale on organizuje zamach na pańskie życie. To niedorzeczne. On i ja różnimy się nieco, ale kochamy się nawzajem. Do diaska jesteśmy rodziną. Jak śmiesz wnosić tu opowieści o takiej kłamstwa? Ale to prawda. Mam pana zabić z jego polecenia. Okej, jednak Virgil się troszkę obraził. Oni mają niezłe uniki. Dobra, mi trochę przywalą, ale ja potrafię sobie z tym poradzić. Trafienie krytyczne. Okej, to nam pomoże. Magnus, podejrzliwość. Okej, Magnus się na nas też obraził. Okej. Elitarna straż. Nic nie widział, nie o niczym nie słyszał. A, chyba tylko podniósł broń. Dziwak. Okej. Buława dobrej jakości. Ta. Trochę straciliśmy w ich oczach. W sumie wiecie co, to możemy... Możemy im kazać poczekać, skoro tak nie lubią It is done. zabijania niewinnych. Tak, zróbmy to szybko. Im nie zależy, kogo zabijamy. Uciekł. Niedaleko. Okej. No i to by było tyle. No i trochę potek. Zawsze się przydadzą. Okej, gdzie jest pan Sanders? Chciałbym osobiście go złupić. No, właściciela dużej fortuny nie miał przy sobie zbyt dużo złota. Okej, dobra. Złe czyny się popełniły. Możecie wracać do drużyny. Okej, a gdzie jest... Gdzie jest Jormund? Tutaj. Okej, dobra. Czego się nie robi dla 1000 sztuk złota? Może gdyby gość sam chciał jakoś to przyjąć do wiadomości, może nie miałbym aż takich... Co to jest? Aha.
Chyba nie spodobało mu się to, że powiedzieliśmy jednak temu panu. Dobra, zróbmy to, co trzeba. I tyle. To był kolejny nieoczekiwany zwrot wydarzeń. Nie spodobało mu się to, że jednak powiedzieliśmy mu ojcu o tym wszystkim. Dobra. Teraz powinno być wszystko ok. W końcu mordowanie niewinnych mieszkańców Kaladonu jest ok. Dało mi się wykonać naszą umowę. Chcę otrzymać moją zapłatę. O, bardzo zasłużyłeś na swoją zapłatę. Bardzo dobrze uczyniłeś mnie potężnym człowiekiem. Dziękuję ci, oto twoja zapłata. Chwileczkę, robota była trudna. Podwajam swoją stawkę. Podwajasz swoją stawkę? To niedorzecznie zawarć umowę. Z pewnością pan wie najlepiej ze wszystkich, że umowy się zmieniają. Nie zapłacę tego. W takim razie segreję, by przystał pan na moje warunki. Że pożałujesz, że mnie w ogóle zobaczyłeś. Dobra. Okej. Okay. Teraz jeszcze ich musimy pobić. Jemu się pewnie też dostanie. Okej. Okay. Dobra. Mamy swoją kasę, to reszta nas nie obchodzi. Troszkę trupów więcej. Wszyscy spanikowali. Dobra, gdzie jest ten Sanders? Gdzieś tutaj był. Nie mogę znaleźć jego zwłok. Przemiałby jakąś kasę. Jest tutaj gdzieś. Oj, ma zegarek jakiś, który kompletnie mnie nie interesuje. Dobra. Miła, rodzinna historyjka. Okej. Okay. Znowu mała przeszkoda. Dobra. Okej, okay. Dobra. Tyle starczy tych miłych, rodzinnych historyjek tu i tam. Możemy teraz się stąd zabierać. W sumie trochę głupie, że w niektórych silnikach, na przykład tutaj w Arkanum, nagrody za zadania biorą się znikąd. Wytargowałem od niego 2000 sztuk złota, a gdybym go zabił, to on na pewno nie miałby tych dodatkowych 1000, które mi zapłacił, więc... Więc taka kasa znikąd. Trochę dziwne. Ale dobra. Zanim wybierzemy się, przejdziemy się tutaj brzegiem. Ponieważ powinno się znajdować tam coś godnego uwagi. Tak sądzę. A potem poszukamy tej przełęczy, o której mówiłem. A to jeszcze przejdziemy się tędy. A jak nie znajdę, to nic, to... O, jest.
tego miejsca, czekałem. Stara laguna. I co my tu mamy? Parę błędnych chodników. Oraz parę lampionów śmierci. Na które, jak może niektórzy z was pamiętają, mieliśmy zlecenie. Nie chcę z miłością ognia mu rzucać. A, jest całkowicie odporny na magię. Jakiś demon bagienny. Ciekawe. Ciekawe, czemu posmakuje kula ognia. Dobra. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Błędne ogniki nas nie interesują. Interesują nas tylko lampiony śmierci. Które nic nie wydropiły. Esencję błędnego ognika mieliśmy i to nie to, o co nam chodzi. Czy jeszcze jakieś inne tu ogniki są w pobliżu? Tak, przeszukajmy jeszcze to miejsce. O, chyba to. Błędny ognik Volara. Na to mieliśmy zlecenie. Ta, esencja błędnego ognika Volara. To jest nam potrzebne. Pytanie, czy znajdziemy jeszcze więcej takich tutaj. A oczywiście, że znajdziemy. Fajnie, nie wiem ile mieliśmy ich zdobyć. Zajrzyjmy do dziennika. Zaginął odzyskanie jego pamiątki. Esencji rzadko... Okej, mamy już tą esencję. Okej, mamy też poziom 31. Więc moglibyśmy próbować iść do Raven, żeby teraz przyłączyła się do naszej drużyny. Ale myślę, że jeszcze troszkę zdobyć troszkę poziomu nad 31 nie zaszkodzi. A w tej przełęczy na pewno znajdziemy trochę rzeczy do zabijania. Mniejsza wywirna. Good show. Perhaps they'll think twice before attacking us again, eh? A zdecydowanie. No i zauważyliście to pewnie, że Virgilowi gadkę się zmieniła od czasu jego. What is it that you want of me? Odmiany. Okej, ostatnia dziesiątka nam leci. Więc niedługo będzie level up. Potem będziemy mogli pójść do Quintary. Gdzieś tutaj powinno być ta przełęcz. A może bez dokładnego lokacji jej nie znajdę. Tak może być, że bez dokładnej lokacji jednak jej nie znajdę. Okej. Szybko przechodzę się tędy, górami. A jak jej nie znajdę, no cóż, będziemy musieli jakoś inaczej kombinować. Pewnie musieli przejść przez tą poprzednią przełęcz. Okej, trujące wilki. Jaskinia złodziei nie interesuje mnie. Ponieważ tam nie mogę dostać się. Okej. To takie trochę bezcelowe.
Jestem niemalże pewien, że gdzieś tutaj musi się znajdować ta przełęcz. Jeszcze się trochę pokręcimy, jak nie, to cóż, będziemy iść naokoło. Kto tu opuścił mistyczny miecz? Proszę podnosić. Jormund, nie ty opuściłeś. Virgil. Trzymaj z powrotem. Mam nadzieję, że popracujesz niedługo nad swoją walką wręcz. Aż przydałaby ci się. Okej, dobra. Z tej drugiej przełęczy nic nie wyjdzie. Będę szedł górami. Ale jak widać, nic z tego nie wyjdzie. Dobra. Dobra, pójdziemy do Gmitary. Zobaczymy, czy Raven się już zechce do nas przyłączyć. No hej. Okej, ja wam zapoziom. Przyda nam się? A, jejo. Zdobyliśmy w ten sposób eksperckie uniki. A mistrzowskie uniki. Więc musimy tylko znaleźć nauczyciela. W sumie wiem, gdzie jest nauczyciel, więc to nie będzie problem. Problem jest to, że zawsze mistrzowie wszelkich zdolności zlecają zadanie jakieś do wykonania, jeżeli chcemy zdobyć mistrzowski poziom. A zadanie na mistrzostwo uników jest dosyć skomplikowane. Ale powoli zaczniemy je wykonywać, bo co to dla nas? Nic, można by powiedzieć. Okej, mamy 32 poziom, może w końcu Raven do nas się przyłączy? Jak nie, to jeszcze kiedyś odwiedzimy. Dobra, a kto mi zlecał to zadanie na błędne ogniki? Whisper. Pytanie, gdzie ona się znajdowała? Poszperamy, poszukamy. Chyba była gdzieś tam na południu. Tu nie. Fan, to nie ty. O, Whisper. Siema. To mi się znaleźć trochę esencji ognika, proszę. Udało ci się doskonale ogromnić, dziękuję. Tu masz zwój, który by ci obiecałem. Myślę, że może ci się przydać, szczególnie w tym lesie. Życzę powodzenia. Okej, co to za zwój? Zwój wsparcia bestii. Serio? Tyle zachodu? O, jakiś podziwny zwój. Mógłbym rzec, że nie opłacało się. Ale okej, dobra. Proszę troszkę doświadczenia. Virgil. Pracujesz ty tam coś nad swoją walką? Wręcz pracujesz. To dobrze. Troszkę gorzej z unikami, no ale pewnie to jeszcze nadrobisz. Okej. Nie zechcę tego kupić. Szkoda. A, to jest chyba ten gość, którego kiedyś szukałem. Tak. To jest ten, który szukałem Myrtilu. Wcześniej go szukałem, ale nie znalazłem. On szuka Myrtilu i w zamian daje jakiś łuk.
Chodziłem jeszcze odwiedzać kopalnię Czarnej Góry, czy jak się tam nazywało. Hello again. Certainly. Of course. Okay. I'd love to join you. And then let's go face whatever is out there together. O, jakim tonem to powiedziała? Dobra, kwipunek. Ma jakiś... O, list. Renforda do Raven. To ten... Czy co? W sumie... Nie bym to spojrzał. Moja najdroższa Raven, pomimo że muszę się udać na poszukiwanie mrocznych elfów, zachowam chwilę, które spędziliśmy razem na zawsze w moim sercu. Mam nadzieję, że pewnego dnia znowu trzymać się za ręce będziemy i spacerować wśród drzew Quintarry. Na zawsze twój Renford E. Twillinger. O. Jakie to miłe. Okej, okay, on też ma ten łuk elfiego myśliwego, ma też elfie buty i zbroję ze smoczej skóry. A przyjrzyjmy się jej umiejętnościom. Uczniństwo ekspert. Jak wygląda to w porównaniu z nim? On też ma ekspert, on ma też walkę wręcz ekspert. Ona ma bardziej uniki, ma tylko troszkę walki wręcz. Nic więcej oczywiście nie ma. Ma też magię uzdrawiania, to całkiem nieźle rozwiniętą. I magię wody. Ciało z wody, lodowa burza. Brzmi fajnie. No, fajne rzeczy. Ma sporo siły woli, inteligencji, kondycji, troszkę zręczności. Jest silniejsza od nas. No i urody. No, okej. Miło widać ją na pokładzie. Jakie ty masz czary? Ta ma tylko dwa czary, z których i tak nigdy nie korzysta. A, jeszcze ma zwinność ognia i ścianę ognia, z których ty również nie korzysta. Okej. Okay. No, to chyba tyle, co mieliśmy do zrobienia w Quintarze. Możemy stąd wyjść. No i cóż, w następnym odcinku idziemy do Tarantu. Przy okazji mamy jeszcze tutaj miejscówkę do odwiedzenia. Potem idziemy do Tarantu załatwić sporo spraw. Potem będziemy musieli się wrócić do Caladonu. Możemy też odwiedzić całą Glonę Wzgórza, posprzedawać trochę rzeczy. W względzie generalnie będziemy się kręcić sporo po Arkanu. Okej, póki co to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę, no i na razie. Cześć!